Chciałbym dzisiaj dać taki czas na świadectwa. I słowo, które dzisiaj, prorocze, które dzisiaj do nas było skierowane, też jest z tego typu, że jesteśmy zachęceni, żeby iść i głosić. A co mamy głosić? Świadectwo. Wiesiec Zaniero Cantalo Messa powiedział, że ten papież Franciszek powiedział, że świat nie oczekuje tych, którzy będą nauczać, tylko tych, którzy będą zachwyceni Jezusem i tym zachwytem dla Niego będą się dzielić. Dlatego taki czas teraz. Parę osób jest, że tak powiem, na liście, to ja będę ich tak powoli tutaj zapraszał, ale sam chciałem dać najpierw świadectwo. Pan sprawia, że różne, wiele różnych rzeczy fajnie się dzieje w mieście i w tej przestrzeni między wspólnotowej i w tej przestrzeni nawet ekumenicznej. Na jednym z takich spotkań była modlitwa i modliliśmy się długo, intensywnie, żarliwie i nagle takie światło do mnie przyszło, że Pan Bóg chce powiedzieć, że ktoś przyszedł na spotkanie już z jakąś gotową koncepcją rozwiązania czegoś. I tak się zastanawiałem, Panie, no jest modlitwa, no to jest czas mówienia Twojego. I tak się podzieliłem tym świadectwem z braćmi. Zaraz drugi brat, który stał obok mnie, ja też mam takie przekonanie. Nie? No i później modlitwa trwała do końca i się okazało, że rzeczywiście jeden z braci gdzieś przyszedł już z całą koncepcją jakiegoś dzieła, którym należy zaangażować wszystkich w mieście. No natomiast to, że Pan jakby przychodzi ze swoją łaską i ostrzega nas przed tymi rzeczami, które są tylko akcjami. Jemu chwała. Dziękuję za to, że można spokojnie stawać na modlitwie, a On będzie mówił, co potrzebujemy. Co on chce zrealizować. Także teraz zaproszę do świadectw o modlitwie. To moje było modlitwie, bo też nie usłyszę. Poście, tudzież jałmużnie. Ania, jesteś blisko. W takim razie to będzie świadectwo o uwielbieniu, o modlitwie. Mamy zwyczaj z Wiesiem, zawsze jak wyruszamy w podróż, zawierzyć naszą podróż Matce Bożej i uwielbić Pana Boga w tym podróżowaniu. Prosić Boga o to, żeby właśnie był wywyższony w czymkolwiek, co będziemy robić i co się wydarzy w całej tej naszej podróży. I tak też było we wtorek poprzednim tygodniu. Wsiadłyśmy z Olą do samochodu, oddałyśmy się w opiekę Maryi, uwielbiłyśmy Boga i ruszyłyśmy w drogę do Żarowa. Proszę? Z wykładem, tak. Z katechezą o uwielbieniu. I nie dojechałyśmy do Żarowa. Kilka kilometrów za Wrocławiem, na autostradzie, kiedy wyprzedzałam ciężarówkę, strzeliło mi przednie koło. No i to był taki czas, obie z Olą dzieliłyśmy się tym, że czułyśmy jakby zapanowała cisza, jakbyśmy były taką otoczone Bożą opieką i uniesione. Zmieniłyśmy pas, wylądowałyśmy na bocznym, tym poszerzonym pasie, ja wiem jak to się nazywa, na tym marginesie właśnie, bo to na autostradzie do Legnicy, więc tam nie ma bocznego pasa, tylko jest margines. Tak, pobocze, o. I to takie dla mnie doświadczenie niesamowitej opieki, w ogóle nie czułam jakiegoś zdenerwowania, nie wpadną w jakąś panikę, popłoch i takie potem świadomość tego, że
właśnie takiej wdzięczności. Stanęłyśmy i uwielbiałyśmy Pana Boga, dziękowałyśmy Mu za to, że darował nam życie, że wyszłyśmy całe z tego wydarzenia. I jestem Bogu bardzo za to wdzięczna. I też doświadczenie tego, takiej troski braci też, bo w takiej też trochę bezradności na tej autostradzie stanęłyśmy, zadzwoniłyśmy do Pawła, który za parę minut przyjechał po to, żeby właśnie nas wesprzeć, postać tam trochę na tej autostradzie z nami. I za to Panu Bogu bardzo dziękuję. Chwała Panu. Był taki czas w 2008 roku, kiedy szukałem pracy. I to jest takie świadectwo, pewna historia o tym, taka zachęta też dla mnie, kiedy to wspominam, że kiedy modlimy się, kiedy prosimy o coś Boga, aby być w tym precyzyjnym. I ja modląc się o pracę, nie modliłem się o jakąkolwiek pracę, ale modliłem się o pracę o wymiarze 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie, żebym miał czas na posługę. Jednozmianowa, stosunkowo blisko miejsca zamieszkania, o charakterze fizyczno-papierkowej. I właśnie w takim dokładnie charakterze od 9 lat pracuję w takiej pracy. I może jeszcze taki suplement do tego. Taka ciekawostka, która też zawsze mnie podbudowuje i ją wspominam, bo szukając tej pracy, no, byłem na iluś tam, powiedzmy, rozmowach i miejscach. Jedno z takich ciekawych miejsc to była sprzedaż telewizji satelitarnej, gdzie ja nie mam telewizora. I poszedłem taki dzień próbny. I podczas tego dnia próbnego wszystko się składało ku temu, że no, dostanę tą pracę, no i będzie zależało ode mnie, czy ją przyjmę, czy nie. No i generalnie stwierdziłem, no Panie Boże, w ciągu tego dnia próbnego, gdzie tam obchodziliśmy jakieś mieszkania, mówię, Panie Boże, mi to się nie podoba, ale już tyle się naszukałem, no to chyba wezmę to, nie? Więc jeśli czegoś nie zrobisz, choć po ludzku to było tak niemożliwe, ponieważ do tej pracy, w której teraz jestem, już przyjęli kogoś, wtedy wybrali kogoś innego, ale w ten sposób się modliłem i podczas tego dnia próbnego zadzwonił do mnie prezes tej firmy i powiedział, że no jednak tamten pan się nie spodobał, bo coś kręcił za bardzo, bo no nieważne, będę wchodził w szczegóły, ale za nieuczciwość został wyrzucony z tego okresu próbnego, no i wtedy przyjęli mnie. Także wtedy podziękowałem za sprzedaż telewizji satelitarnej i od 9 lat pracuję w tej jednej firmie. Także chwała Panu. Amen. Ale może powiem tak, dla mnie modlitwa, postój jałmużna, to co Pan Bóg mi pokazał przez 5 lat, jak jestem we wspólnocie, to jest moje lekarstwo. Myślę, że nie tylko moje, ale też dla wszystkich. I co to lekarstwo robi? Ona mnie oczyszcza, a z oczyszczenia wychodzi uzdrowienie i uwolnienie. I teraz tak, mam uzdrowioną tarczycę, a to się stało na Alfie, jak czułam, że mam się modlić za uczestników mojego kursu Alfa, czyli nie miałam kompletnie świadomości, że jest taka instytucja jak pomocnicy i animatorzy i że oni się codziennie za kogoś modlą. Ja się modliłam za wszystkich uczestników mojej małej grupy jako uczestnik i w trakcie tego kursu Alfa, ja to wiążę z tą modlitwą, doszło do uzdrowienia mojej tarczycy. To było 5 lat temu, tarczyca dalej funkcjonuje dobrze, a ostatnie owoce to było tak. Pod koniec października takie z różnych stron przychodziły wezwania do Pompejanki. A ktoś tu coś szepnął, a ktoś coś powiedział, a szósta w internecie, a coś tam. Ale ja wcześniej próbowałam za osobę bliską się modlić Pompejanką i mi to się nie udało. W związku z tym hasło Pompejanka leżało sobie gdzieś na półce i tak z dystansem. Ale te sygnały były tak silne i tak przychodziły intensywnie w przeciągu kilku dni, że w końcu się dobra, niech będzie. A jeszcze do tego tutaj był wykład pana z Gorzowa Niedzielnego, nazwiska nie pamiętam. I on tutaj na pytanie Marioli o to, o co się modlić, jakie są problemy, które wymagają modlitwy, powiedział o aborcji, o eutanazji, o małżeństwach, o rodzinie.
I wtedy mi się przypomniało coś, co miało miejsce 3 lata temu, podczas rekolekcji ignacjańskich, kiedy w nocy się obudziłam z wezwaniem do modlitwy i były 3 hasła. Za miłość, za życie i za dzieci. I to tak silnie przyszło na tym spotkaniu z tym redaktorem, że sobie myślałam, no nie, Pompejanka i to jeszcze za tak abstrakcyjne intencje. Nie za moje dzieci, nie za nie, moją rodzinę, tylko takie ogólne. No to ja nie wiem, jak to będzie, ale podjęłam się. Słuchajcie, mniej więcej około godziny 10 rano byłam po 3 częściach różańca. I ja nie wiem, jak to Pan Bóg robił, bo to nie było moimi siłami. Zobaczyłam, że wcześniej modliłam się za osobę bliską, mi to w ogóle nie szło. Ta Pompejanka się miała kończyć w Wigilię, tydzień przed świętami, jakoś tak na tydzień przed zaczęła chodzić myśl o poście. W sensie, teraz sobie wybrałam moment na święta Bożego Narodzenia post. I znowu, moje doświadczenia z postem były takie, że ja podchodziłam do tego z dużym lękiem i ja się bałam tego postu, ale znowu te myśli o poście były intensywne. A ponieważ ci, co mnie znają, wiedzą, że ja od 4 rok wiszę w sensie zawodowym. Nie wiem, co dalej ze mną. I ja sobie w końcu ten post podjęłam z myślą, Panie Boże, pokaż mi to, czego nie widzę. Takie było hasło, ale w domyśle było moją drogę zawodową. No i teraz słuchajcie, jaki był efekt. Post się skończył 14 lutego. Może ze 2 razy, 3 razy miałam problem z utrzymaniem postu. Od tydzień przed świętami do 14 lutego. 21 lutego dotarło do mnie to, czego nie widzę. Że ja jako prawnik nienawidzę prawników. I to jest mój problem. I to jest przeszkoda w tym, żeby wykonywać mój zawód. Nie o to pytałam Pana Boga, ale On wiedział, jaka odpowiedź mi jest potrzebna, tylko nie mogłam jej zobaczyć bez tej modlitwy i bez tego postu. I temu służył modlitwa, post i jałmużna. Przy czym mi Pan Bóg pokazał, że jałmużna może mieć bardzo różną postać. Może to być podwiezienie kogoś do lekarza. Może to być wypicie herbaty z kubka, który się lepi. Ale dlatego, że ten ktoś mnie tą herbatą częstuje i dla niego to jest ważne, żebym ja tą herbatę wypiła. To nie zawsze są pieniądze. To jest obecność. Jałmużną też jest na przykład zamówienie mszy wieczystych. To też mi Pan Bóg pokazał. Potrzeba tam trochę pieniędzy. I to wszystko widzę, jak przemienia moje życie. A ostatnio, też efektem modlitwy, rekolekcji były te ostatnio. 2 weekendy. Trochę było tam modlitwy. Usłyszałam 2 rzeczy w wyniku tej modlitwy. Bogu nie zależy na Twojej służbie. Bogu zależy na Twoim charakterze. To powiedziała Terry Terry, ale w tym sensie, że ta zmiana charakteru jest właśnie przez służbę, bo inaczej nie umiemy. A potem Andrzej Siomek powiedział, jak będziesz gotowy przestać Bogu służyć, ale będziesz gotowy przylgnąć do Niego tak bardzo, żeby On mógł działać przez Ciebie, to wtedy zacznie przez Ciebie działać. I to jest efekt tej modlitwy. Bogu zależy na tym, żebyśmy do Niego przylgnęli. Temu służy modlitwa, post i jałmużna. Tydzień temu ja prosiłam Wojciecha o modlitwę za jedną dziewczynkę i wiem, że modliście się ogólnie tak bardzo za osoby, które powinny być na spotkaniu, a ich nie ma. No i właśnie bo tej dziewczynki nie było na zbiórce, która była tydzień temu. Mama już odchodziła od zmysłów, ponieważ od 3 tygodni dziewczynka wychodziła rano do szkoły, nie trafiała tam, wracała wieczorem do domu i mama no, już nie wiedziała, co robić praktycznie. No i po tej modlitwie dziewczynka pojawiła się po zbiórce, w piątek była w szkole, w domu rozmawia nagle z mamą i do tej pory chodzi do szkoły, także chwała Panu, zobaczymy co dalej. Thank you.
To teraz będzie o poście. Ja podjęłam bardzo drobny post w tym wielkim poście, ale post bardzo ważny dla mnie, ponieważ zajadam stres. Nazwałam to sobie, że zajadam stres. W związku z tym podjęłam post od słodyczy, że nie będę jadła słodyczy w tym wielkim poście. I widzę już owoce takiego drobnego postu. Widzę dosyć duże uspokojenie we mnie, właśnie w kontekście stresu i tego napięcia, z którym się jakoś tam wewnętrznie zmagam. I za to chwalam. Chyba dwa lata temu, albo jakoś tak, wybraliśmy się z Olą do Częstochowy. Wyprawa samochodowa. I wybraliśmy trasę S8 przez Bieluń. I przed Bieluniem auto zaczęło się dziwnie zachowywać. Wydawać dziwne odgłosy. W pewnym momencie przestała działać klimatyzacja. Było gdzieś 30 stopni cieni wtedy. Więc od razu można było to odczuć. Przestało działać wspomaganie. I zapaliła się kontrolka odładowania akumulatora. To nie jest diesel, benzyna. Jeśli to tak jakoś wie, o co chodzi. W każdym razie dokulaliśmy się do Bielunia. Zjechaliśmy na stację i okazało się, że zerwał się pasek wielorowkowy. I generalnie, w dużym skrócie, chodzi o to, że generalnie auto nie mogło jechać dalej, ponieważ nie było ładowania, nie było wspomagania, nie było klimatyzacji, nie było nic. Sobota po południu, 30 stopni w cieniu, stoimy na tej stacji. Głównym doradcą był taki nadworny miłośnik piwa z tego miasta. Ale okej, okay, dobra, to zaczęliśmy się rozpytywać na stacji, jakiegoś mechanika, jakieś sklepy, no bo po pierwsze było trzeba kupić ten pasek wielorowkowy, a po drugie go założyć. I w ogóle jeszcze jakiś mecz się rozgrywał w Wieluniu wtedy, więc generalnie nikogo nie było w mieście. I to, o czym chcę powiedzieć, to dla mnie to jest taki przykład modlitwy w dosyć mocno beznadziejnej sytuacji. Prosiliśmy oczywiście w tej modlitwie o pomoc, o to, abyśmy mogli kupić ten pasek, abyśmy mogli znaleźć mechanika i też uwielbialiśmy Boga. I jak się domyślacie, nie było to poparte pozytywnymi emocjami uwielbienia. Było to bardzo suche uwielbienie i bardzo suche i pozbawione dużej nadziei modlitwa, tak bym to określił. Ale jednak ja mam takie poczucie, że wykrzesaliśmy z siebie tę prośbę i wykrzesaliśmy z siebie to uwielbienie, aby oddać Bogu w tej sytuacji cześć. I co się okazało? Ten nadworny miłośnik piwa rzeczywiście dał nam namiary na pana, który ma sklep z częściami samochodowymi. Udaliśmy się pod wskazany adres piechotą. I okazało się, że ten sklep, ten magazyn z częściami samochodowymi był mniej więcej wielkości tej kanciapy za salon numer 4. Pan kręcił się na swoim podwórku na szczęście, także podałem, czego potrzebuje, pasek wielorowkowy, taki samochód, taki rocznik. Pan stwierdził, może mam. Wskoczył do kanciapy. Siedział tam z 5-10 minut, po czym wyskoczył, jest! To mówię, wow! Niesamowite! No dobra, to teraz potrzebujemy kogoś, kto to założy. To mam znajomego mechanika, to zadzwonię do niego. Dalej zadzwonię do tego mechanika, okazało się, że jest na meczu albo na jakimś wino, na jakiejś imprezie, w każdym razie był. Ale powiedział, że no dobra, to pasek wielorowkowy, to mogę założyć. No i umówiliśmy się z nim, odpaliłem auto. Pojechaliśmy jeszcze ostatkiem sił, autem, bez wspomagania. I gdzieś tam zabłądziliśmy na których uliczkach. Pan nam bardzo dobrze zresztą wytłumaczył, ale mimo to jednak nie znając terenu, zabłądziliśmy w pewnym momencie. Zatrzymaliśmy się pod kościołem, była msza. Ja w sumie nie wiedziałem dokąd jechać i ludzie stali, było gorąco przed kościołem, więc tak nieśmiało podszedłem, przeprosiłem i gdzie tu jest taka ulica. No i tam wytłumaczył mi, jak to
miejscowy i wróciłem do samochodu i nagle patrzę, jedzie w Golfie jakiś koleś, wyskakuje z samochodu, państwo do mnie? Mówię, tak, strzeliłem, mówię, to za mną. No to pojechaliśmy za nim, otworzył maskę i aha. Okazało się, że to nie tylko skończyło się na zakładaniu paska, ale okazało się, że też napinacz jest cały wygięty z łożyskiem zatartym. Więc koleś spędził jakieś 3-4 godziny na zbudowaniu prowizorycznego napinacza w swoim garażu. Trudno było nazwać warsztatem. I generalnie udało mu się w końcu to zrobić. I nawet nie zdarł z nas. Skończyło się na paru przekleństwach podczas naprawy. I szczęśliwie zajechaliśmy na tym prowizorycznym napinaczu do Wrocławia. I mój mechanik, wiecie co mówią mechanicy, kiedy widzą jakąś naprawę od innego mechanika. To panu tak... A on powiedział, wow, coś takiego zrobił, niesamowite. Wreszcie dojechali. Także... Podsumowując, to jest dla mnie z kolei takie świadectwo dla mnie samego modlitwy w dosyć beznadziejnej sytuacji. Także chwała Panu. Amen. Ciąg dalszy tego, co kiedyś mówiłem, dwa tygodnie temu, o tym, jak to Pan Bóg powiedział mi o Warszawie. Tak? Warszawa jest. Jedziemy za tydzień. Tydzień temu byliśmy w Toruniu, ale Pan Bóg mówi dokładnie to, co Danusia powiedziała, że jeżeli przestaniemy służyć, a przylgniemy do Niego, to dalej będziemy służyć, ale tak naprawdę będziemy służyć Jego mocą. I Bóg mówi mi cały czas, że to nie jest nasze dzieło, Skałci Króla. Skałci Króla to jest Jego dzieło i On to będzie potwierdzał na każdym kroku. I jeden z elementów, który mi to bardzo mocno potwierdził, słuchajcie, 48 godzin. Trwały zapisy na obóz Skautów Króla w tym roku i większość, no nie większość, ale bardzo dużo osób się nie zapisało. 48 godzin trwały zapisy. Jak patrzyliśmy na listę, to tylko były telefony po kadrze, żebyśmy zapisywali własne dzieci, bo nie pojadą na obóz. Obóz dwutygodniowy jest miejsc, 120 miejsc mieliśmy zaklepanych łącznie z kadrą. Zgłosiło się 131 osób, dzieciaków, nie licząc kadry, zanim zamknęliśmy zapisy, bo się zorientowaliśmy, że już trzeba zamykać. Słuchajcie, kadry 25 osób na pierwszy turnus, na drugi 20. Czyli mamy 150 przeszło osób zapisanych na obóz. No już się udało ze środkiem załatwić poszerzenie tego, ale i tak już nie będziemy dobierać dzieci, tylko te, które są na rezerwowej liście, najprawdopodobniej pojadą. Słuchajcie, to dla mnie to potwierdzenie Bożego działania i potwierdzenie tego, co Bóg mówi ostatnio też do mnie. Bardzo mocno mówi, że Bóg buduje nowe pokolenie Jego wyznawców. Tych, którzy będą twardo stać za Nim, będą głosić Go od młodego. Czyli od takich, którzy będą chodzić, dorastać, będą głosić Chrystusa. I bardzo mocno to potwierdza znakami i te znaki są widoczne coraz bardziej w naszym życiu. Także my jesteśmy w pełni podziwu dla Boga i Mu jesteśmy wdzięczni za to, co robi ze Skautami Króla. Amen. I dziękuję za modlitwę. Wstańmy. Panie Boże, dziękujemy Ci za śmierć naszych braci i sióstr.